Poberek, moi drodzy, witajcie w nowym daily vlogu. Jak to się mówi, kurier z rana jak śmietana. Kto oglądał mój ostatni vlog, ten wie, że planowałam zrobić zakupy. Zakupy do domu i jeszcze coś, co dzisiaj powinno do mnie przyjść, więc pewnie w drugiej części dnia pokażę Wam moją imieninową przesyłkę. Ale właśnie dojechał do mnie kurier, zamówiłam sobie z DPD, więc jeden kurier dowiózł mi dwie rzeczy z dwóch sklepów i są to środki czystości między innymi do domu, które Wam pokażę, bo jakiś czas temu ktoś pod jedną z moich rolek napisał mi, że fajnie by było, abym w denku kosmetycznym pokazywała Wam również między innymi zużyte środki czystości, takie które środki, które stosuję w domu i nie tylko. Nie wiem, czy to jest fajny pomysł i nie wiem, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, ale w związku z tym, że nagrywam właśnie różne daily vlogi, to pomyślałam sobie, że jak będę robić zakupy, to będę Wam też przy okazji pokazywać to, co ja na przykład stosuję, co u mnie się bardzo dobrze sprawdza, chociaż niektóre rzeczy podejrzewam, że będziecie już znać, bo też już Wam je pokazywałam. No i dobra, pierwsze zakupy są ze sklepu Laboratorium Pani Domu. To jest sklep, w którym można znaleźć naprawdę dobrej jakości świetne środki czystości i ja już Wam pokazywałam w jednym z moich filmów, spróbuję Wam go tutaj podlinkować w opisie do dzisiejszego vloga. Słuchajcie, taki środek, który jest moim totalnym odkryciem, jak to się mówi, game changer, jeśli chodzi o panie domu. Coś, co absolutnie musi u mnie być, ale też z drugiej strony jest takim preparatem, którego nie używamy codziennie. Używamy go raz na jakiś czas i przez to też jest bardzo wydajny. Dobra, pewnie zastanawiacie się, o co chodzi. Już Wam pokazuję. To jest płyn. Wybaczcie, że będzie mi tutaj wszystko szeleścić. O, proszę bardzo. To jest płyn. O, nawet rękawiczki mi tutaj dorzucili. Tego jeszcze nie było. Który ma oddzielnie właśnie dołączony ten spryskiwacz. A wygląda on tak. O, i to jest Dulux na przypalenia. Proszę, kto oglądał mój film, właśnie ten, gdzie polecałam Wam ten środek, ten wie, że to jest idealny preparat do czyszczenia patelni od zewnątrz, usuwania wszelkiego rodzaju przypaleń, ale też super sprawdza się do czyszczenia grilla. Jeśli robicie grille u siebie w domku, czy gdzieś na działce, czy u znajomych, to jest po prostu niezastąpione. Wszelkie naprawdę, uwierzcie mi, przypalenia, wystarczy z tym popryskać. O, wystarczy tym popryskać 5 minut i nie ma nic. Postaram się podlinkować Wam link do tego filmu i tam sobie zobaczycie co i jak, bo robiłam Wam też prezentację. Od razu Wam powiem, ile ja za niego zapłaciłam, bo widzę, że to jest dorzucony paragon. Ten środek na przypalenia kosztuje 33 zł i 24 grosze, ale można go kupić na przykład w zestawie 2 i wtedy macie 5% taniej, ale są też różne fajne zestawy właśnie w tym, na tej stronie Laboratorium Pani Domu z różnymi środkami Dulux i można sobie skompletować w bardzo dobrej cenie. Natomiast drugi preparat, który kupiłam, to jest też Dulux, ale odkamieniacz. Ja miałam do tej pory odkamieniacz z Laboratorium Pani Domu, z tego sklepu, z innej marki, ale widzę, że już tej marki nie ma. Więc jestem ciekawa, jak będzie z tym, bo kolor wygląda identycznie tego odkamieniacza. Zobaczymy, czy tak samo działa, czy coś tutaj w tej kwestii się zmieniło. Ale zobaczcie, to jest ogromna butla. Butla, która ma litr, tak. Tutaj mamy litr tego środka i to wystarcza, u mnie przynajmniej, w moim domu, na rok, jak nie więcej. Więc tamten środek już mi się, oho, SMS, tak, będzie paczka dzisiaj. Będzie paczka w drugiej części dnia. No dobra, słuchajcie.
Więc ten od kamienia, czyli on kosztował 30 zł i 87 groszy. No i będę go testować. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeśli się sprawdzi dobrze, to dam Wam znać. Tutaj mamy naprawdę dużo tego. I fajnie, że one są właśnie z takimi atomizerami, bo to się super sprawdza w takim codziennym użytku. Także jedna paczka ze środkami czystości z laboratorium Pani Domu. Zamówiona, zrobiona, zapas zrobiony i na razie w najbliższym czasie nie planuję robić żadnych zakupów z tego sklepu. Natomiast druga paczka jest ze sklepu Barwa. I pewnie kojarzycie ten sklep, jeśli chodzi o kosmetyki marki Barwa. Ale uwaga! Barwa w swojej ofercie ma również preparaty do domu. Środki czystości do domu. Ja je znam doskonale. I pamiętam jeszcze kiedyś, i to było wiele, wiele lat temu, kiedy one w ogóle pojawiły się w ofercie marki, te środki. Jeszcze wtedy mieszkaliśmy na tym starym mieszkaniu w innej części Warszawy. To też pokazywałam je regularnie. Czy to na Instagramie, czy właśnie we vlogach. Ponieważ ja bardzo, bardzo te środki lubię. Między innymi za ich zapach. Bo wy wiecie doskonale, że ja jestem osobą, która kocha zapachy. I zapachy to jest w ogóle coś, co musi mnie otaczać, czym ja muszę się otaczać. Jeśli coś ładnie pachnie, to ja jestem kupiona. I przez bardzo długi czas te środki czystości Barwa były dostępne w Auchan. Nie wiem, co się stało, nie wiem, co się zmieniło. Ja tych środków czystości już tam kupić nie mogę, ich tam po prostu nie ma. Nie wiem, czy marka je wycofała, czy one się nie sprzedawały, bo to też powiem Wam, nie są najtańsze środki czystości, ale z kolei one mają bardzo dobre składy. No i już Wam pokazuję, co sobie zamówiłam. Tu są oczywiście znowu te atomizery, spryskiwacze. Widzę, że jest jakaś... O, dostałam nawet jakiś kod rabatowy na 5% zniżki. Wykorzystaj kod rabatowy i otrzymaj 5% zniżki na całe zamówienie. Rabat obowiązuje do 30 września na cały asortyment. Słuchajcie, jeśli chcecie skorzystać, to kod jest MEBARWA5. Wszystko pisane razem. Może Wam pokażę, żebyście to lepiej widzieli. Nie wiem, czy będziecie widzieć lepiej. Od razu mówię, to jest moje zamówienie. To nie jest żadna paczka PR-owa i tak dalej. Ja to zamówiłam sama. Więc marka jeszcze tutaj dodatkowo dała mi kod rabatowy. Ale słuchajcie, to nie jest kod rabatowy. Przepraszam Was. To nie jest kod rabatowy na te produkty. To jest kod rabatowy na stronie www.mibex.pl. Czyli torebki miejskie, torebki dla kobiet, stawiamy na wygodę, funkcjonalność, oryginalny design, praktyczne szoperki, kolorowe listonoszki, plecione kosze czy nerki. No, muszę się z tym zapoznać. Gdzieś już ta nazwa mi przemknęła, nazwa tych torebek. Nie wiem, czy nie widziałam u kogoś na Instagramie, ale dobra, wracamy do mojego zamówienia. Co kupiłam? To są trzy produkty. Pierwszy produkt, który Wam pokażę, są to perfumy do pomieszczeń. Perfumy do pomieszczeń o zapachu orchidea i jaśmin. Jestem bardzo ciekawa, bo tych perfum, słuchajcie, nie znam, ale widzicie, tu jest też bardzo duża butelka 500 ml. Tak się prezentuje opakowanie, zresztą bardzo, bardzo ładne. Słuchajcie, może od razu zobaczymy, jak one pachną, ten jaśmin z orchideą. O tak. O mamo, jak to pachnie. Tak, jest ten... O, słuchajcie. Wybaczcie. Tak, jestem kupiona. O rany, ale będzie mi pachnieć. Ja, słuchajcie, zamówiłam sobie te perfumy z myślą o łazience. Bo ja w łazience między innymi trzymam kuwetę kota. No i wiecie, jak to z kotem. Więc czasami jak kot wychodzi... posprzątane, to tam można sobie prysnąć. I mówię, postawię na to. A tutaj mamy naprawdę fajny ten skład. Bardzo dobry skład, jeśli chodzi o takie środki czystości.
No i zapach. Zapach jest obłędny, już się nie mogę doczekać, kiedy wystawię sobie w łazience. I teraz, słuchajcie, kupiłam środek, który kiedyś był moim, jednym z moich ulubionych, czyli środek do czyszczenia mebli w płynie. Prezentuje się on właśnie tak. Tutaj też mam butelkę 500 ml pojemności. I zobaczymy, czy nie zmienił się zapach, bo zapach mamy różowy peper i oak moss. Nie wiem, co to jest oak moss. Tak, jest podobny. No może troszeczkę inny, albo mi się zmienił zapach. Ale tak, to jest ten aromat, który ja bardzo lubię. A wiecie co, te środki czystości też lubię za to, że ten zapach, który w nich jest, on bardzo długo się utrzymuje. Więc na przykład jak spryskuję sobie tym powierzchnię mebli, no nie wiem, załóżmy komodę, przecieram, to później ten zapach bardzo długo się utrzymuje i to jest super. Także bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o aromaty. I tak jak powiedziałam, też ma bardzo dobry skład. Duża pojemność 500 ml. O. I kolejny, który jest z kolei do kuchni, do czyszczenia powierzchni w kuchni, takich jak między innymi blat, do przecierania, kiedy już sobie, wiecie, na przykład wyczyszczę, wszystko wymyję, posprzątam po gotowaniu, nie wiem, po kolacji, to jeszcze lubię przetrzeć blat, właśnie żeby też pięknie pachniało w kuchni. Zobaczymy, czy tutaj też nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o aromat. No, obłędny. Tak, to jest ten aromat. Cudowne. Cudowne. Powiem Wam, czego nie lubię, jeśli chodzi o te produkty barwa i jeśli chodzi o aromaty i czego nie polecam. Środek do czyszczenia łazienki. Moim zdaniem on śmierdzi i tak naprawdę nie robi nic. Nie sprawdził się u mnie, więc na pewno go nie zamówię już więcej i też polecać go Wam nie będę. Tak samo jak nie sprawdził się u mnie płyn do mycia podłóg. Dla mnie ten zapach bardzo szybko się ulatniał i nie był takim zapachem, jak ja lubię. Jeśli chodzi o mycie podłóg, ja na przykład lubię marsylijskie mydło. No wiecie, o co mi chodzi. Pokażę Wam kiedyś. Także trzy produkty z barwy. Proszę, w wielkich butlach 500 ml. Środek do czyszczenia w kuchni, środek do czyszczenia mebli i perfuma do pomieszczeń. Nie mam tutaj, słuchajcie, rachunku, żeby Wam pokazać co i jak, ale zostawię Wam linki w opisie, bo to była kwestia 20 paru złotych za jeden taki produkt, który naprawdę bardzo długo starcza. No i tak jak mówię, te zapachy utrzymują się bardzo długo w pomieszczeniu. Te środki u mnie sprawdzają się super. To pachnie obłędnie, więc od razu sobie idę wypryskać w łazience i nie tylko. Dobra, ogarniamy ten dzień, bo jak widzę, już tutaj mam 13 minut, więc zdecydowanie za długo. Być może część z Was kojarzy, jak kilka miesięcy temu, tak mi się wydaje, że to będzie kilka miesięcy temu, spłonęły hale marywilskie. Hale, które znajdują się tutaj niedaleko w mojej okolicy. Bardzo zresztą duży obiekt, głośna sprawa. Nie wiem co prawda, jak ona się zakończyła, ale podobno otworzyły się już na nowo. A w sumie to zbudowano, odbudowano część tych hali. No i Max stwierdził, że chciałby podjechać, zobaczyć jak to wygląda, co jest w środku, jak wygląda ten obiekt po pożarze, czy tam się dużo zmieniło i tak dalej, więc jedziemy. Sama zresztą jestem, powiem Wam, ciekawa. Podobno jeszcze to nie wygląda tak jak wcześniej i nie jest tak ogromne jak było wcześniej, no ale zobaczymy. To była w ogóle straszna historia. Pamiętam jak to przeżywałam, w ogóle co to się wtedy działo, ale dobra, nie będę do tego wracać, bo nie ma co. Hale podobno otwierają się na nowo, więc też ludzie, którzy stracili pracę, mam nadzieję, że tą pracę odzyskają w jakimś przynajmniej sensie. Jedziemy, zobaczymy jak to teraz wygląda. Zobaczcie, teraz Wam pokażę. No, ktoś mówił, że było otwarte. Tu chyba, Massimo, tutaj chyba te nowe hale będą odbudowywać, nie wiem. Jezu, zobaczcie to. Teraz Wam to pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Resztki po hali marywilskiej. A gdzie jest ten wjazd? To może z drugiej strony, Massimo.
tu jest, do wejścia, czyli tędy musimy jechać. Widzicie to? Straszne to jest. To był taki obiekt, tu było tyle... Matko, tutaj było tylu pracowników, tyle, taki biznes, a zobaczcie. Ach. No dobra, już się dowiedzieliśmy, że tutaj widzicie te takie domki stojące, hangary. A to będzie otwarte dopiero od soboty, bo widzimy, że tutaj już ludzie zaczynają się pomału zbierać i sprzedawcy. O, tutaj to wszystko, ale no, nie trafiliśmy dzisiaj, dzisiaj jeszcze zamknięte. No jest jeszcze kilka dni, o widzicie, i zaczną tutaj to wszystko otwierać pomału, żeby ci sprzedawcy, którzy potracili swoje miejsce, przynajmniej mieli jakiś... miejsce do pracy. O, patrzcie. Widzicie? To co, Massimo, przyjedziemy w sobotę? A może za kilka dni dopiero? Zobaczymy. No i jestem! Słuchajcie, jestem! Przyjechał kurier, już sobie tutaj otworzyłam suwaczek z moim zamówieniem ze sklepu Gomez. Dlaczego z tego sklepu? Zaraz Wam wszystko opowiem. Ale, Sandra, jesteście ciekawi, co tutaj jest. Co sobie kupiłam na imieniny w tym roku. Co prawda, moje imieniny świętowaliśmy w Neapolu z rodzinką, ale mówiłam, że planowałam zrobić zakup tej rzeczy już jakiś czas temu. Natomiast cena była bardzo wysoka, więc stwierdziłam, że poczekam i zobaczę, czy pojawi się na jakiejś promocji. Tak też się stało. Promocja pojawiła się, jak byłam jeszcze w Neapolu, więc już tylko, słuchajcie, trzymałam tak, po prostu zaciskałam dłonie i mówiłam, żeby się tylko nie okazało, że wrócę do Polski i będzie wykupiona. Ale się udało. Wszystko pięknie zapakowane. Czekajcie, 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 czekajcie. Tak, moi drodzy, moja nowa torebka. Czekajcie, już wyciągam z tych wszystkich folii, żeby Wam tutaj dokładnie pokazać. I jest to torebka marki Elisabetta Franchi. Proszę, czarna ze złotymi detalami. Żeby nie było, oryginalna, mamy tutaj certyfikat, wszystkie najważniejsze informacje i już Wam mówię co i jak. Więc stwierdziłam któregoś dnia, że jest mi potrzebna większa torebka, mniej więcej takich rozmiarów, albo nawet większa, czarna, z myślą o stylizacjach jesienno-zimowych, ale nie tylko. Na przykład w takiej stylizacji, jak jestem dzisiaj, ta torebka też by się u mnie dobrze sprawdziła. No i któregoś razu byliśmy z Maksem w Galerii Mokotów, gdzie znajduje się sklep stacjonarny firmowy marki Elisabetta Franchi. Weszliśmy do środka i była ona. Tak, była właśnie ona. Oczywiście nie mogłam się powstrzymać. Zaczęłam sobie oglądać, sprawdzać co i jak. Dopytywałam też panie, czy jest w większym formacie. Okazało się, że ta wersja jest w formacie mniejszym, takim mini. I właśnie w tej wielkości. W sklepie co prawda była jedna sztuka, ale cena tej torebki, żeby nie było, to jest prawie 2200 zł. Pewnie to teraz widzicie. Mam nadzieję, że to widzicie. To jest standardowa, to była standardowa cena tej torebki. I wtedy stwierdziłam, no nie, trochę dużo. Mam trochę tych torebek. Na razie nie będę jeszcze szaleć. I myślałam o tym, by zakupić tote bag. Wiecie, w tej standardowej wersji, ta kolekcja taka basicowa, oryginalna, czyli większy rozmiar od tej, materiałowa. Na pewno kojarzycie, ma taką torbę Magda Meg, tylko ona ma w tym największym rozmiarze, a ja chciałam w tym takim większym, ale tym takim pośrednim. Obejrzałam sobie też tamte torebki i mówię, dobra, poczekam, one są zawsze
zawsze w standardowej cenie. Ta wersja, która mi się podobała, była chyba około nieco ponad 1700 zł. Ale one nigdy nie są na promocji, więc mówię, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, poczekam, nie będę się na razie jeszcze specjalnie z tym wszystkim śpieszyć. I w sumie, słuchajcie, dobrze zrobiłam. Ale zaczęłam przyglądać na stronie Elizabety, później zaczęłam patrzeć troszkę na Zalando, tam się okazało, że tej torebki nie ma. No i wiecie co, wróciłam i wypatrzyłam i patrzę, że jest. I jest właśnie w sklepie Gomez, w bardzo dobrej promocji, a jeszcze w związku z tym, że tam miałam rabat do wykorzystania, dostałam dodatkowe 15% i ta torebka wyszła mi cenowo bardzo dobrze, bo za nieco ponad 1400 zł, więc taniej niż te basicowe wersje. Cenowo podobnie do torebek Pinko, tych małych, które ja uwielbiam i też wiecie, że kocham tę markę i mam kilka torebek marki Pinko, ale tutaj z kolei mamy większy format, inną markę, no i to, na czym mi zależało, czyli właśnie przede wszystkim ta czerń połączona ze złotem. Zaraz przełożę sobie kamerę, żeby pokazać Wam, jak wygląda z bliska ta torebka i czym ona się wyróżnia. Oczywiście tutaj zdejmę wszystkie te metki, żeby Wam też pokazać, ale już Wam mogę powiedzieć. Materiał z zewnątrz, tak jak widzicie, mamy tutaj takie logowanie, które jest, no, bardziej powiedziałabym, w zależności od tego, jak będzie padać światło, będzie je widać. Bardzo dobre rączki, świetnie tutaj wykończone, w środku wykończone ala skórą. Zobaczcie, tutaj mamy też taki, ojejku, tutaj mamy też takie zamknięcie. Nie ma tutaj jakichś dodatkowych, wyjątkowych kieszonek oprócz jednej i drugiej na suwak. Złote wykończenia, bardzo fajne. Tutaj mamy też te zawieszki. No zaraz tutaj wszystko odkleję i Wam pokażę. No i oczywiście dodatkowy pasek, z którego ja nie będę korzystać, bo ten pasek moim zdaniem jest za cienki i niewygodny, a założę się, że jak napakuję do tej torebki różnych moich klamotów i rzeczy, to będzie ona podobnie ciężka jak torebka od Elizabety Franki, ta brązowa, którą mam, już ją doskonale znacie. Także zabieram się za wyczyszczenie tej torebki i pokażę Wam ją z bliska, co i jak. Dobrze, moi drodzy, to lecimy z tematem. Zobaczcie teraz z bliska, jak wygląda ten materiał. O, takie mamy logowanie, czyli EF. Pięknie tutaj wszystko ładnie obszyte. Od spodu mamy tą właśnie ala skórkę i bardzo mnie cieszy to, że mamy tutaj te takie nóżki, przez co też torba, oczywiście jak ją gdzieś postawimy, nie będzie nam dotykała tutaj tą powierzchnią i nie będzie się niszczyć. Lecimy dalej. Rączki, tak jak widzicie, naprawdę fajnie, solidnie wykonane. Też właśnie z tej ala skórki. I te szeleszczące, tutaj ten szeleszczący taki breloczek, który można odpiąć. Tutaj widzę, że jest właśnie zapięcie, zobaczcie. Więc te zawieszki tutaj, to wszystko możemy sobie odpiąć. Jeśli ktoś nie lubi, komuś będzie to przeszkadzać, według kogoś jest to za dużo, tak jak widzicie, można to odpiąć. O! Ale moim zdaniem to wygląda fajnie, zresztą teraz nosi się właśnie takie zawieszki przy torebkach, różnego rodzaju breloczki i ozdabia się tak torebki. No i co? Wykończenia widzicie, wszystkie złote, dokładnie tutaj wszystko mamy opisane, Elizabeta Franki. Bardzo fajnie, że nawet tutaj na rogach, zobaczcie, mamy zabezpieczenie takim kawałkiem skórki, żeby nam się tutaj nic nie odbijało. I teraz środek. O, tutaj jest to część zapięcia. W środku mamy materiał, nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć dokładnie, ale mamy wykończenie materiałowe. Natomiast tutaj jest jedna kieszonka i to będzie dobre, żeby włożyć sobie tutaj właśnie na przykład telefon. I druga kieszonka na suwaczek.
O, też wykończona materiałem. Zaraz Wam jeszcze dokładnie pokażę, jak to wszystko w środku wygląda, ale powiem Wam, że jest fajna. Wcale nie jest jakoś specjalnie ciężka. W porównaniu do tej mojej brązowej, którą mam, to ta jest zdecydowanie lżejsza. Ale no tak jak mówię, tutaj fajnie wszystko ładnie wykończone. Wykończone tą ala skórką. Do tego rączki, które są naprawdę solidne, są dobrze wykończone, wykonane. Te właśnie nóżki, na których mi zależało. Szeleszczące zawieszki. No i jeszcze Wam pokażę, pasek też wykonany jest w ten sposób. Tutaj mamy zakończenia, wszystko złote, logowane, Elisabetta Franki. Proszę, tak. No i co myślicie? Mi się podoba. Najważniejsze, że mi się podoba, ja będę z nią chodzić, a ja się będę z nią pokazywać w różnych stylizacjach. No mówię, to jest taki rozmiar średni, to nie jest duży rozmiar. Na pewno zobaczycie w jakichś stylizacjach, które będę robić w najbliższym czasie i wtedy też ocenicie, jak ona wygląda. Ale myślę, że do takich codziennych stylizacji będzie super, bardziej eleganckich też będzie świetna. No, mam co chciałam, kupiłam w bardzo dobrej cenie, ponad 700 zł, nawet więcej, przeceniona. Więc myślę, że deal idealny. No i mam kolejną torebkę od Elisabetty Franki. Udało się! Udało się, słuchajcie, zrobiłam sobie moje peptydy kolagenowe i zaliczyłam pierwszy taki dłuższy spacer od powrotu z Włoch. Zrobiłam w sumie, z tego co patrzyłam na telefonie, prawie 8000 kroków, więc wracam do siebie i wracam do życia, czyli do moich wszystkich nawyków, które przed wyjazdem do Włoch robiłam, wykonywałam, jestem z siebie dumna i teraz będzie tak codziennie, chociaż dzisiaj temperatura jest dosyć wysoka. Więc chodzenie w tym słońcu spowodowało, że jak tylko wróciłam do domu, to musiałam sobie odświeżyć skórę. Oczywiście w tej chwili widzicie, mam tylko pomalowane brwi i rzęsy i nic absolutnie więcej na sobie nie mam, ale zaraz wezmę też szybki prysznic, dopiję sobie moje peptydy, szybki prysznic, przebiorę się już, myślę, w piżamkę i będę czytać książkę, którą muszę nadrobić. Bo zaczęłam ją czytać jeszcze przed wyjazdem do Neapolu. Później wzięłam sobie do Neapolu inną książkę, bo stwierdziłam, że no z tą muszę się bardziej skupić na czytaniu, ponieważ no sami widzicie, jest to książka taka typowo związana ze skórą i nie tylko, z włosami, z przydatkami, ze wszystkim. Najnowsza książka Claudii, którą osobiście znam od wielu, wielu lat. Tak, ostatnio nawet sobie myślałam, że chyba jakoś od początku Instagrama, chyba będzie już niedługo, nie wiem, 8-10 lat, jak my się znamy. Książki Claudii pokazywałam Wam nieraz. To jest kompendium wiedzy, to jest w ogóle coś takiego, powiedziałabym, must have, co każdy musi u siebie mieć w biblioteczce, a przynajmniej każda osoba, która myśli o świadomej pielęgnacji, powinna coś takiego mieć. Ja w tej chwili czytam najnowszą książkę Claudii i jak ją skończę, to dam Wam znać co i jak, ale już Wam mogę powiedzieć, to jest po prostu wow, tu jest tyle informacji, tu jest tyle takich nowoczesnych informacji, które warto wiedzieć, które warto znać w odniesieniu do pracy naszej skóry, włosów, paznokci, całego naszego organizmu, zdrowia, ale przede wszystkim też do świadomej pielęgnacji. Także zaraz, tak jak powiedziałam, prysznic, piżamka i czytanie książki, ale oczywiście, że zamówiłam sobie już nowe książki po powrocie z Włoch, które będę czytać. Pierwsza to Postaw na siebie, a druga Potęga celu. Także czekają w kolejności. Natomiast chciałabym się wypowiedzieć na temat książki, którą zabrałam ze sobą do Neapolu. Czyli właśnie tej książki, Inteligencja emocjonalna. Kto mnie śledził na Instagramie, ten widział, że czytam tę książkę. No i myślę, że warto dodać takie swoje 3 grosze. Kilka słów na jej temat, ponieważ dostałam od Was pytania, czy warto. Bo to jest taka książka,
Słuchajcie, mi ją ktoś polecił na Instagramie z moich obserwatorów. W związku z tym, że ja lubię książki rozwojowe, lubię czytać tego typu lektury i lubię nawet, powiedziałabym, takie ciężkie książki, jak to się mówi, to ktoś mi właśnie ją polecił. I później, kiedy zaczęłam ją pokazywać, kto inny z kolei pisał, że to jest książka, która jest jednym z podręczników na studiach z psychologii. Nie wiem, nie studiowałam psychologii, więc potwierdzić tego nie mogę. Natomiast jest to książka, która jest, powiedzmy, gdzieś tam popularna wśród tych książek rozwojowych i czasami gdzieś na Instagramie mi się przewija u różnych osób, które typowo zajmują się psychologią i nie tylko, właśnie przede wszystkim rozwojem osobistym. No i dobra, stwierdziłam, że kupię, przeczytam, zabiorę ze sobą na wakacje. I teraz tak, powiem wam w ogóle taką ciekawostkę, bo na leżaku przed nami była Gemma i Francesca. Czekajcie, w ogóle ciszę sobie telefon. O. Była Gemma i Francesca. Neapolitanki oczywiście. I tak widziałam, że Gemma trochę tak spogląda w moją stronę, ale nie byłam pewna, o co dokładnie chodzi. Aż któregoś razu Gemma nie wytrzymała i zapytała mnie o książkę. Słuchajcie, i mówi do mnie tak: Anita, co ty czytasz? Inteligencję emocjonalną? A ja mówię: jak to? To ty tę książkę też znasz? A on mówi: tak, słuchaj, czytałam. Oczywiście rozmawiałyśmy po włosku, no bo tak jak powiedziałam, Gemma jest Neapolitanką. I mimo tego, że widzicie tytuł po polsku, to podejrzewam, że wersja włoska ma podobną oprawę graficzną, ale przede wszystkim nie trudno się domyślić, bo nawet jak inteligentna osoba przeczyta inteligencja emocjonalna, a zna język włoski, to będzie wiedzieć, że chodzi o inteligenza emocjonale, więc bardzo podobnie. No i oczywiście Gemma mnie zapytała i mówi: tak, słuchaj, bo ja przeczytałam tę książkę i uważam, że jest świetna. I mówi: czytałam ją kilka lat temu i mówi: bardzo mnie zdziwiło to, że na plaży wśród Włochów jest dziewczyna, która czyta właśnie tę książkę. No i oczywiście później zaczęłyśmy się wymieniać opinią, różnymi takimi faktami, które każda z nas wyciągnęła z tej książki. I wiecie co, powiem wam tak, to nie jest łatwa książka, rzeczywiście. To jest książka, którą no, nie przeczytacie tak, nie wiem, do śniadanka, do kawki. Trzeba się na niej skupić. Bo tutaj jest bardzo dużo przykładów, fajnych przykładów, bo to są takie przykłady z życia wzięte. Jakieś przykłady z telewizji, jakieś takie przykłady, które naprawdę mogą wam uświadomić, o co tutaj chodzi. I podoba mi się również to, że na samym początku autor książki zwrócił uwagę, że jeżeli interesuje was temat taki, taki i taki i chcecie się na tym skoncentrować, to zacznijcie na przykład od tego rozdziału. Albo jeśli was interesuje to, to i tamto, to zacznijcie od tego rozdziału, żeby nie przerabiać całej książki. Chociaż ja przeczytałam ją od deski do deski całą, mimo wszystko, że nie, mimo tego, że nie wszystko mnie w niej interesowało, to i tak stwierdziłam, że ją przeczytam i sprawdzę, o co chodzi. Jest tutaj kilka takich fajnych rzeczy, które mnie osobiście też interesują, nawet jeśli chodzi o kontekst pracy naszego mózgu, właśnie w takim podejściu reakcji emocjonalnych i nieemocjonalnych. A to, jak fajnie autor książki określa, żeby też wam to dobrze tak zobrazować, że cała teoria Homo sapiens powinna zupełnie inaczej wyglądać i już nie mówiąc o tym, że nie powinniśmy się nazywać Homo sapiens, tylko wszystko to, co jest związane z naszym życiem, wypływa też właśnie z naszych reakcji. Myślę, że spodziewałam się czegoś innego. Spodziewałam się książki takiej, jak dotychczas, właśnie takiej bardziej rozwojowej, na zasadzie: ok, dobra, czytamy sobie konkretny rozdział, mamy przykłady, robimy jakieś tam ćwiczenia i później przenosimy to do naszego życia. Tutaj tak nie ma. Tu
Tu jest, ta książka jest inaczej zbudowana i też mogłabym powiedzieć, nawet pokusić się o to, by powiedzieć, że jest to troszkę taka forma podręcznika. Ale zrozumie to dopiero osoba, która po tę książkę sięgnie i która zdecyduje się ją przeczytać, bo tak jak mówię, to nie jest prosta książka i to nie jest książka o na przykład coś, to będzie tu tak, na zasadzie potęga celu, która jest zupełnie inaczej napisana, mamy gdzieś tu jakieś cytaty, później zobaczcie, mamy na przykład, przepraszam Was, mamy strony, na których możemy sobie rozpisywać to, co nas interesuje. Dodatkowo mamy tutaj jakieś ćwiczenia, opisy i działamy sobie z taką książką rozwojową. To jest zupełnie coś innego. Ale ta książka dała mi też do myślenia w pewnym momencie, kiedy będąc w Neapolu, wydarzyła się pewna sytuacja. I właśnie ta książka pokazała mi, jak to rzeczywiście jest tą inteligencją emocjonalną. I moja reakcja związana z tą sytuacją i przeniesienie tego na tą książkę. I zrobię Wam tutaj taki przykład. Otóż, któregoś dnia dostałam informacje i screeny od jednej z moich obserwatorek na temat wypowiedzi eksperta, który pomawia mnie o to, oczywiście tam po raz kolejny i tak dalej, już nawet nie będę mówić co i jak i zwracać na to uwagi, ale który pomawia mnie o to, że jestem osobą niewiarygodną w tym, co robię, między innymi przez to, że mam na twarzy botoks. No i teraz, słuchajcie, nieważne co on tam mówi, ale słuchajcie, to był taki moment, kiedy ja leżałam na plaży i dostałam właśnie tą wiadomość. Moja pierwsza reakcja jaka była? No właśnie emocjonalna, czyli to, o czym mówi autor tej książki. Zareagowałam emocjonalnie. Najpierw mówi, nie, no po prostu znowu, no ileż można, jeśli ten człowiek nie jest w stanie już wymyślać na mnie nie wiadomo jakich rzeczy i pomówień, to już przychodzi na tą stronę, że zaczyna wypowiadać się, że nie wiem, mam botoks na twarzy, tak? Czy jestem w tym niewiarygodna, bo polecam jakieś tam kosmetyki drogie, a mam botoks, tonę plastiku w twarzy, jakieś wypełniacze, nie wiadomo co. I oczywiście ta moja reakcja była taka, że no, za głowę się złapałam i mówię, nie, no po prostu ileż można i tak dalej. Ale, słuchajcie, w tym momencie dotarło do mnie to, o czym mówił autor tej książki, czyli właśnie ta reakcja emocjonalna, zbyt emocjonalna i ta inteligencja emocjonalna, która w tym momencie powinna się uruchomić. I zaczęłam się śmiać. Oczywiście Max leżał obok mnie i mówi, z czego ty się śmiejesz, tak? No bo tu telefon, tu książka, a ja się po prostu śmieję. Najpierw się wkurzyłam, a później się śmieję. I mówię do mojego Maxa, tak, wiesz kochanie, oj, chyba to morskie słońce mi szkodzi. Nie działa na mnie to morskie słońce, bo tyle zmarszczek, co mi się porobiło podczas tego naszego wyjazdu na mojej twarzy. I mówię do niego, i tak, słuchajcie, mu to opowiadam. On tak się patrzy na mnie jak na jakiegoś czubka. A ja do niego, no zobacz, tu się marszczę. No gdzie ten botoks? Tu czoło całe się marszcze, widzicie to? Całe się marszcze. I mówię do niego, no zobacz, jakie mam tu te zmarszczki. No wiesz, może my powinniśmy pojechać na wakacje w góry, no bo przecież tam jest górskie słońce. I może to górskie słońce mnie tak wygładzi, że będę po prostu, wiecie, znieruchomiona i nie będę mieć żadnej mimiki i żadnych zmarszczek, może wtedy będę wiarygodna. A Maksym się patrzy na mnie, tak się stuka w głowę i mówi, co ty w ogóle za jakieś bzdety wygadujesz? Jakie morskie słońce i jakie górskie słońce? Przecież mamy jedno słońce. No i oczywiście, wiecie, a ja zaczęłam się śmiać. Tak a propos, morskie słońce to nie jest mój wymysł, żeby było wiadomo, a to też jest wymysł eksperta. Bo wy wiecie zapewne, że mamy dwa rodzaje słońca. Słońce morskie, przed którym się człowiek nie uchroni, no i pewnie słońce górskie, skoro mamy morskie, to i górskie, a może jest jeszcze jakieś słońce nad jeziorami, nad rzekami. Czekajcie, tego nie obczaiłam.
No ale oczywiście zaczęłam się śmiać i w tej całej sytuacji po prostu odpuściłam sobie to i przeszło to, słuchajcie. I tak te emocje, które na samym początku się pojawiły, czyli te emocje właśnie takie, ta wściekłość, gdzieś tam ta złość, ta pierwsza reakcja, po prostu z tym podejściem inteligentnym do emocji, o którym wyczytałam w tej książce, sama byłam zdziwiona, jaka była później moja reakcja i to, jak powiedzmy szybko to ze mnie zeszło, tak? To, jak momentalnie gdzieś to ze mnie uleciało. I muszę się nauczyć, teraz już wiem, że muszę się nauczyć pracować z moim podejściem do emocji właśnie w ten sposób. Bo ja wiele razy wam mówiłam, że jestem osobą, która jest wrażliwa i zawsze taką osobą byłam. Kiedyś byłam osobą nieśmiałą, zanim zaczęłam tutaj prowadzić kanał na YouTubie, czy w ogóle działać w mediach społecznościowych, na internecie. Z czasem zaczęłam się otwierać i to też było właśnie związane z tym, z tą moją pracą nad sobą, pracą w internecie, z publikacją, ze zdjęciami, ze wszystkim. Więc dzięki tej książce wiem już, jak mam ze sobą pracować, jak pewne reakcje, które pojawiają się w moim życiu, przekształcać za pomocą mojego umysłu, za pomocą mojej inteligencji w takie reakcje, które pozwolą mi zupełnie inaczej funkcjonować i podchodzić do pewnych sytuacji życiowych. Dlatego też, jeśli jesteście takimi osobami jak ja, czyli osobami, które muszą nad sobą pracować, nad swoimi reakcjami, nad swoim zachowaniem, chcą pracować, chcą się rozwijać w tym kierunku, rozwijać osobiście, no to może warto rzeczywiście przeczytać tę książkę Inteligencja Emocjonalna i przemyśleć sobie to, o czym tutaj informuje autor książki. Przemyśleć sobie w odniesieniu do swojego życia, co można z tej książki wynieść, a co niekoniecznie, co się u nas sprawdzi, a co nie. No ja na pewno zabieram się za ćwiczenia, ale tak jak powiedziałam, wracam do siebie i wracam do tego mojego codziennego kształcenia się, dbania o siebie, rozwijania pod każdym względem, nie tylko pod względem wyglądu, słuchajcie, czy dbania o siebie, o swoje zdrowie, ale też właśnie takiego duchowego rozwoju osobistego od środka, głowa, umysł, emocje i tak dalej. Rozgadałam się znowu, coś mi się zdaje, że ten vlog dzisiejszy będzie bardzo długi, musicie mi to wybaczyć, ale widzicie, ile było dzisiaj tutaj wątków. Kończę, tak jak mówię, zabieram się za to, co tygryski lubią najbardziej, czyli za przyjemności, za książeczkę, za pielęgnację. Zrobię sobie też moje ziółka. A ja dziękuję wam bardzo za uwagę i za dzisiejszy poświęcony czas na to, że obejrzeliście pewnie tego tasiemca dzisiaj. Widzimy się oczywiście w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!